Owczarek staroangielski Bobtail. Świetnie wyglądający oraz posiadający doskonały charakter pies, który jest doskonałym kandydatem na psa rodzinnego oraz psa do towarzystwa. Zacznijmy od wielkości. Psy to 56-61 cm i 32 nawet do 50 kg. Suczki są mniejsze, 51-56 cm i od 27 do prawie 40 kg wagi. Średnio te psy żyją 11, 12, 13 lat. Ale przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do charakteru i zachowania. A są to psy potrzebujące bardzo bliskiego kontaktu z opiekunami. To, że poświęcamy mu dużo naszego czasu i uwagi, jest dla nich najważniejsze. To nie jest pies dla kogoś, kto spędza dużo czasu poza domem i nie ma, tak po prostu mówiąc, czasu dla swojego czworonoga. Tutaj jednak mu należy poświęcić dużo czasu. W przeciwnym wypadku ten pies będzie nieszczęśliwy. Są to psy bardzo łagodne, właściwie pozbawione agresji. Nie wolno jednak zapominać o wychowaniu i socjalizacji, co jednak jest czymś naprawdę łatwym. Pamiętajmy jednak, że musimy poświęcić odpowiednią ilość czasu i chęci, żeby te psy wychować. Jak w przypadku każdego psa liczy się czas, jaki poświęcimy, oraz to, żebyśmy to robili spokojnie, delikatnie, cierpliwie, w sposób konsekwentny, żeby stawiać jasne granice, żeby pies wiedział, co mu wolno, czego nie wolno i żeby poświęcić jednak ten czas, kiedy ten pies jest młody, żeby później ten pies nie sprawiał problemów. Ale w przypadku owczarków staroangielskich to wychowanie nie powinno nam sprawiać problemu. Odznaczają się one też bardzo wesołym usposobieniem, takim optymistycznym podejściem do całego świata. Uwielbiają zabawy, uwielbiają wygłupy. Do tego, ponieważ późno dojrzewają, to nawet taki 2-3-letni owczarek staroangielski może zachowywać się jak 3-4-5-miesięczny szczeniak. Są to psy posłuszne i słuchane, ale pamiętajmy, że też bywają troszkę uparte. Jednak ten pies również ma swoje zdanie. Nie zawsze będzie robił wszystko tak bezrefleksyjnie, co mu każemy. On też ma swoje zdanie i oczywiście chociaż rzadko kiedy to odczujemy, to jednak nie wolno o tym zapominać. Jest to też pies, który jest doskonałym kandydatem dla rodzin. On w doskonały sposób przystosowuje się do tego życia rodzinnego, któremu bardzo mocno odpowiada. Duża ilość osób, które mu poświęcają czas, to wszystko powoduje, że on uwielbia życie rodzinne. Do tego jest to pies bardzo uczuciowy, czuły, lubiący pieszczoty, często się o nie dopominający. To jest jednak pies, który lubi być obok człowieka i lubi, kiedy ten człowiek pokazuje mu, jak go lubi, no i w drugą stronę jest tak samo. Jeśli chodzi o kontakt z dziećmi, jest wszystko ok, chociaż jak zawsze pod opieką osoby dorosłej, to jest pies dosyć energiczny, szybki i duży, dlatego w przypadku tych najmłodszych trzeba zachować szczególną uwagę, chociaż są to psy uważne i naprawdę w doskonały sposób dogadujące się z dziećmi. Choć nie potrzebuje ruchu zbyt dużo, to jednak nie wolno zapominać, że ten ruch jest dla niego czymś bardzo, bardzo ważnym. Owczarek staroangielski to jednak owczarek i potrzebuje się troszkę wyszaleć, tylko że trzeba pamiętać, że ta potrzeba ruchu jednak jest sporo mniejsza od tej potrzeby, jaką mają we krwi, można powiedzieć, inne owczarki. Oczywiście nie wolno zapominać również o wysiłku umysłowym, który jest również bardzo, bardzo ważny. Trzeba wiedzieć, że owczarek staroangielski jest psem, który w doskonały sposób przystosowuje się do życia swojego opiekuna, opiekunów. U osób bardziej aktywnych będzie psem naprawdę mogącym towarzyszyć w wielogodzinnych wycieczkach czy też biegach. U osób spokojniejszych, mniej aktywnych również się do tego dostosuje. Ale nigdy nie wolno zapominać, że potrzeba ruchu jest jak najbardziej w przypadku tego psa i wszystkich psów potrzebna. Dobrze dogadują się ze zwierzętami. Oczywiście potrzebna jest socjalizacja. Ten pies sam z siebie nie będzie wiedział, jak ma się zachowywać z innymi psami, ale raczej nie powinno to sprawiać żadnych problemów. Do tego to pies, który jest pojętnym i chętnym uczniem. Są inteligentne, chętne do nauki, potrafiące się nauczyć bardzo wielu rzeczy. Tutaj nawet ta motywacja, zachęta nie musi być jakoś bardzo duża, żeby owczarek staroangielski czegoś się nauczył. Do tego są to psy, które potrafią być dobrymi stróżami, chociaż według niektórych troszkę szczekliwymi stróżami. Trzeba uważać na to, żeby nie podsycać tej szczekliwości w nim od tych pierwszych miesięcy życia, ale to pies, który nas ostrzeże i chociaż niektórzy myślą, że to jest taka łagodna
puchata kulka, no duża kulka, to jednak kiedy trzeba potrafi nas ostrzec i kiedy trzeba jest w stanie nas jak najbardziej obronić. Ale może przejdźmy dalej. Pielęgnacja, a ta jest wymagająca. Jednak są to psy, które potrzebują dużej regularności i sporo czasu poświęconego, żeby ta ich sierść była w odpowiednim stanie. Nie wolno tego zaniedbywać. Trzeba też uważać na zamoczenie tej sierści, ponieważ wtedy no, troszkę jeszcze więcej czasu poświęcimy na tą pielęgnację, no, ale pies, który ma właściwie same zalety, musi też mieć jakąś chociaż niewielką wadę i właśnie tu pielęgnacja jest często wymieniana. Musimy jednak na tą jego sierść poświęcić troszkę więcej, sporo więcej niż w przypadku innych psów. Jeśli chodzi o zdrowie, to są to psy, które odznaczają się dobrym zdrowiem. Oczywiście pamiętajmy o chorobach oczu, o dysplazjach stawów biodrowych, ale raczej są to psy, które słyną z tego, że są psami zdrowymi. Żywienie, tu też nie ma problemów. Nie są wybredne, raczej nie są też zbyt łakome, chociaż tutaj musimy pamiętać, żeby też ich nie przekarmiać, ponieważ może to być olbrzymim problemem, jak w przypadku każdego psa, no i człowieka. Wady i zalet. Jeśli chodzi o wady, to najczęściej mówi się o tym, że ta pielęgnacja jest jednak wymagająca, no i z powodu tej sierści jednak te psy dosyć źle znoszą upały. Te wysokie temperatury im przeszkadzają. Jeśli chodzi natomiast o zalety, to jest doskonały pies rodzinny, to jest miły i wesoły towar, odznaczający się bardzo, bardzo fajnym usposobieniem. Przyjacielski, mądry, pojętny, chętny do nauki, posłuszny i lojalny. Wychowanie również jest proste, nie powinno raczej nam sprawiać problemów. Do tego są przeważnie psami zdrowymi. Więc dla kogo owczarek staroangielski? Dla wszystkich tych, którzy poszukują fajnego, miłego, spokojnego psa i są w stanie zapewnić mu odpowiednią ilość swojego czasu, odpowiednią ilość uwagi, no i są w stanie mu zapewnić odpowiednią pielęgnację. Pielęgnacja, która jednak troszkę czasu zajmuje. Oczywiście musimy pamiętać, że nie powinniśmy zaliczać tego do wad, tak jak wcześniej wymieniłem. Wszyscy wiemy, decydując się na tego psa, że ta pielęgnacja jest potrzebna. Również dla kogoś, kto potrzebuje psa, który w dobry sposób dostosowuje się do naszego życia, do tego, jak żyjemy, te psy, kiedy zapewnimy mu swój czas, swoją uwagę, są psami raczej bezproblemowymi. Więc często się mówi, że to jest jeden z tych psów, który sprawdzi się właściwie u wszystkich, nie zapominając o jego wielkości i potrzebie pielęgnacji, ponieważ ta jest na dosyć wysokim poziomie. Doskonały kandydat na psa do towarzystwa, na psa rodzinnego, bardzo fajny pies, nie tylko bardzo fajnie wyglądający. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Oczywiście zachęcam do polecenia, opublikowania gdzieś, pokazania znajomym. Zapraszam też na moje inne kanały, szczególnie na kanał Ciekawostki o Zwierzętach. Muszę się za niego od nowa wziąć, ponieważ jakoś brakuje czasu. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.